Przed nami finał UEFA Champions League. Iluż doskonałych piłkarzy z wyeliminowanych ekip teraz żałuje, że oglądać go będzie w telewizji. Manchester United zmierzy się z Paris Saint-Germain. Witają Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Długo czekaliśmy na ten dzień, ale w końcu nadszedł i przed nami najbardziej wyczekiwany mecz w europejskiej piłce klubowej. Finał UEFA Champions League. Jeszcze chwila do gwizdka, a potem zacznie się ostateczny bój o trofeum. Manchester United zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Finał UEFA Champions League elektryzuje wielomilionową publiczność. Spotykają się tu współcześni gladiatorzy, a wyniki i nierzadko przebieg tych spotkań są pamiętane przez długie lata. Czy i dzisiejszy finał będzie taką wielką historią? Na to liczę. Czekamy na walkę, na gole, na charakterystyczne przez lata pamiętane piękne chwile. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Mocne wejście, ale czyste. Dziś swój pierwszy mecz w nowych barwach rozgrywa Luis Alberto. Trener domagał się wzmocnienia środka pola i dostał czego chciał. Teraz nie będzie, ale zaraz, oj, może być z tego gol. I jest gol! PSG! Otwierają wynik meczu! Finał UEFA Champions League nie mógł się teraz dla nich lepiej ułożyć. Przekonamy się, czy nie spoczną na laurach. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego, dopinają swego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. No to mamy 1-0. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé z piłką. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. I oto z piłką Leo Messi. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Rzut rożny. Druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. I mamy podanie do Neymara. Przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Na razie 2-0. Verratti. Do Messiego. Przejął piłkę po centrze, udaremnił atak, ale jest tam rywal. Rashford. Marcus Rashford. I Fred.
Czerwone diabły w natarciu. Rashford dostał piłkę. Traci piłkę po tym doskoku. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bezlitosne. Popatrzmy, muszą to strzelić. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Alex Telles. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca, zanosiło się na to, że będzie groźnie. Dobrze teraz w obronie, mogło coś z tego być. Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tomku, finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów niemal nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami z dwiema bramkami w doliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do annałów. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Przerwa w tym finałowym meczu UEFA Champions League. I trzeba to jasno powiedzieć, wynik jest zaskakująco jednostronny. Rzeczywiście, spodziewalibyśmy się raczej, że w ostatecznej batalii o trofeum wystąpią dwa równorzędne zespoły, które nie cofną się przed rywalem i będą walczyły łeb w łeb. Tymczasem na razie nic nie zapowiada, żeby poziom zespołów miał nagle się wyrównać. Zaczynamy drugą połowę wielkiego finału UEFA Champions League. Coraz bliżej chwili, gdy poznamy triumfatorów tego sezonu. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Rashford prowadzi piłkę. I gol dla Manchesteru United, proszę Państwa. Radość na trybunach, radość na twarzach piłkarzy. Naciskali, naciskali i w końcu dopięli swego. Jest i powtórka gola, strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Gol, teraz ich przewaga jest już minimalna. W sztabie trenerskim raczej nie skaczą z radości. Aktualny wynik to 2-1. I oto z piłką Neymar. Mbappé dośrodkowuje. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Wkrótce, o czym warto chyba wspomnieć, pokażemy również mecz o Puchar Francji. Zapraszamy już dzisiaj na transmisję. Paris Saint-Germain zmierzy się z Niceą. Po to się trenuje, by pewnego dnia zagrać w takim meczu, wystąpić w finale i go wygrać. Ale tylko jedna drużyna może spełnić swoje marzenie. Może być zaraz groźnie. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Mamy więc 3-1. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka.
Ronaldo. Dobra akcja Manchesteru United. Czy teraz złapią kontakt? Ależ Robinsonada, jak on to zrobił? Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Zbyt słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. Fred. Harry Maguire. Cristiano Ronaldo. Mocne, czyste wejście. Jest za linią obrony, uwaga! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Messi dośrodkowuje z rogu. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Zablokowany ten strzał. Ma rywala na karku. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Cristiano Ronaldo. Czerwone diabły w natarciu. Ojej, ojej! Co tu się stało? Czy ktoś mi wyjaśni? Mogę tylko stwierdzić, że nie był to perfekcyjny strzał głową a la Miroslav Kloze. Piłka poleciała sobie, a muzą. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Nicolò Barella. Barella. Do końca meczu pozostało już niewiele. I widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Jest komu podać. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Gwizdek i jest decyzja, mamy spalonego. Abdou Diallo, Leo Messi, Mbappé teraz przy piłce. I teraz z piłką Idrissa Gueye, okazja, Leo Messi, sędzia odgwizduje spalonego, chyba słusznie. Zdecydowały ułamki sekund, ale dobra decyzja.
Ronaldo. Pogba. Cristiano Ronaldo. Rashford dostał piłkę ze skrzydła, zagrywa nieco do tyłu, ale strzał zablokowany. Koniec! Stało się! Paris Saint-Germain klubowym mistrzem Europy. Ciężko pracowali na ten sukces, no i w końcu puchar jest ich. To musi być dla nich niesamowita sprawa. Mają za sobą długą, trudną drogę, ale teraz mogą się cieszyć na całego. Nie każdego dnia wygrywa się UEFA Champions League. Jeszcze jakby trochę nie dowierzali własnemu szczęściu, ale przecież to nie jest sen. Dzisiejszy mecz ostatecznie rozstrzygnął, że na starym kontynencie byli w tym sezonie po prostu najlepsi. No to doczekali się. To jest ten moment, o który walczyli przez cały sezon. A dla części z nich zapewne wręcz najważniejszy moment w życiu. Już za chwilę gracze Paris Saint-Germain zniosą puchar jako zwycięzcy UEFA Champions League. Przyjemnie się patrzy na tę radość zawodników, którzy jeszcze kilka chwil temu z takim skupieniem rywalizowali o to trofeum. A teraz kapitan już je trzyma. Za chwilę wzniesie je do góry i tak, proszę Państwa, puchar jedzie do Paryża. Teraz zacznie się szaleństwo. To są te obrazki, które jutro obejrzymy na pierwszych stronach gazet sportowych na całym świecie. Wielkie gratulacje, panowie. Zasłużyliście sobie na to doskonałą postawą w całej edycji UEFA Champions League. Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali. To oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach. I teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest. I naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. Pierwsza euforia już za nimi. Teraz czas uwiecznić tę chwilę triumfu. Drużyna Paris Saint-Germain ustawia się teraz do zdjęcia. Myślę, że dla tych graczy zdjęcie z pucharem UEFA Champions League będzie jedną z najcenniejszych pamiątek w karierze. Ronaldo, dobra akcja Manchesteru United. Czy teraz złapią kontakt? Ależ robi sonada, jak on to zrobił?